Witam Was, moi drodzy, z przepięknego Bangkoku. Dzisiaj nagrywam film z serii Co byś zrobił, gdyby? W zeszłym tygodniu zadałem takie pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś ze swoim partnerem już dość długo, dobrze się znacie, dobrze się dogadujecie, wszystko do tej pory było w miarę okej, ale dowiadujesz się, że twój partner czy twoja partnerka zdradziła Cię, czy zdradził Cię. Był to jednorazowy wyskok, widać, że tamta osoba bardzo tego żałuje. Porozmawialiście sobie o tym szczerze, miłosiernie jej przebaczasz, ale mija czas i widzisz, że tamta osoba Cię znowu okłamała. Widzisz, że pojawi się tam jakiś oznak flirtu z tą samą osobą, którą wcześniej Cię zdradziła. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Na samym początku dziękuję, że zostawiliście aż tak dużo komentarzy pod tym filmem, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, jeszcze na stronie jakzdobywać.pl. W sumie ich było ponad 500. Ja sam jestem zaskoczony, że aż tyle wypowiedzi było i bardzo mnie to oczywiście cieszy. I super, bo teraz jestem w stanie to wszystko skomentować. Najwięcej odpowiedzi na pytanie, co byś zrobił, gdyby pojawiło się, że takich, że trzeba zakończyć ten związek. Sporo ludzi pisało, że zakończyłoby tą relację już w momencie, kiedy dowiedziało się o tej pierwszej zdradzie, a nie tylko o tym kolejnym kłamstwie. Były natomiast też takie głosy, że warto byłoby w takiej sytuacji postawić ultimatum, że albo kategorycznie urwie ten kontakt, czy wręcz zerwie, skończy tą pracę, albo z nami koniec i dopiero wtedy ewentualnie zerwać, jeśli ona się, czy ta osoba się nie zgodzi na to. Co ja na ten temat myślę? Po pierwsze, ultimatum zawsze jest bardzo słabym pomysłem. Zobaczcie, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, że po pierwsze dochodzi do zdrady, później znowu pojawiają się jakieś kłamstwa, to na pewno jest tak, że ten związek nie jest idealny i równowaga uczuć najczęściej w takim związku jest już mocno zaburzona. Gdyby było dobrze, to najczęściej taka sytuacja by się nie zdarzyła, chyba że jest to niewielki procent jakiejś patologii czy osoby, nie wiem, być może uzależnionej od jakichś doznań. I nawet jeżeli jest teoretycznie dobrze, to coś takiego się zdarza. Ale zakładamy, że to nie są takie patologiczne przypadki, tylko jednak normalny związek. Więc w takiej sytuacji, skoro była zdrada, skoro teraz znowu jest kłamstwo, to złamana jest równowaga uczuć. Jeśli ktoś stawia ultimatum, albo on, albo ja, to tak naprawdę wcale nie naprawia równowagi uczuć, czyli tego powodu, dla którego jest źle, bo pokazuje, zobacz, ja chcę z Tobą być, jestem na wyciągnięcie ręki, proszę Cię, wybierz mnie. Jeśli mnie nie wybierzesz, to co prawda już nie będę z Tobą, ale nadal jestem do Ciebie w 100% dostępny. Więc to po prostu nie zadziała i w swoich konsultacjach indywidualnych bardzo często takie sytuacje, takie historie gdzieś tam słyszałem, że to ultimatum było postawione. No i nie pamiętam ani jednego przypadku, kiedy to faktycznie zadziałało, chociaż oczywiście w niektórych przypadkach coś takiego może jakieś tam prawdopodobieństwo skuteczności mieć, ale niewielkie, więc to zdecydowanie odradzam. Oczywiście z drugiej strony zerwanie takiego związku, doradzanie zerwania takiego związku, kiedy słyszycie o tym na YouTubie, jesteście bardzo oderwani właściwie od tego przypadku i tylko myślicie na trzeźwo, co w takiej sytuacji zrobić, jest dużo łatwiejsze niż zerwanie takiej relacji, kiedy jesteście w środku tego wszystkiego, kiedy bardzo kochacie tą osobę i łatwo mówić, zerwij, ale tutaj te osoby, które tak wypowiedziały się, miały rację. W tej sytuacji najlepiej jest z tą osobą zerwać. Nawet jeśli Ci na niej bardzo zależy, nawet jeśli mimo wszystko chcesz wybaczyć i walczyć o tą relację, i tak najlepiej jest zerwać. Dlaczego? Bo wtedy stajesz się natychmiast dużo większym wyzwaniem. Tamta osoba w końcu może uświadomić sobie, że naprawdę możecie stracić, że to jest pewien moment w jej życiu, gdzie możecie stracić na zawsze i to ona musi się teraz wykazać. Jeśli będzie się chciała zatrzymać, to będzie naprawdę potężny emocjonalny kopniak, o ile już nie jest za późno, ale to i tak jest ostatnia twoja broń i to jest bardzo potężna, którą możesz użyć i ostatnia deska ratunku tak naprawdę, żeby zerwać i zobaczyć, czy już jest za późno, czy nie. Nic innego praktycznie nie wchodzi w grę, bo jeśli przebaczysz tej osobie i będziesz próbował się jakoś dogadać, to też prawdopodobnie wiele z tego nie wyjdzie, bo nie usuniesz tego źródła tego w ogóle problemu, czyli tej złamanej równowagi uczuć. Więc w takiej sytuacji absolutnie nie możesz sobie na to pozwolić i faktycznie najlepiej jest taki związek zakończyć.
Oczywiście, co zrobić później, jaką strategię dokładnie obrać, gdybyś na przykład mimo wszystko chciał być z tą osobą, to jest inna para kaloszy. Oczywiście nie zawsze warto być taką osobą, tutaj też trzeba indywidualnie to wszystko ocenić. Najczęściej prawdopodobnie nie warto, chociaż to też zależy od tego, jakie ty błędy popełniłeś, bo jeżeli widzisz, że wiesz, zdobyłeś już trochę wiedzy na temat relacji damsko-męskich i widzisz, że tamta osoba się odsunęła, dlatego że to ty byłeś, twoje zachowanie było kiepskie, ty miałeś bardzo dużo pretensji, naciskałeś tą osobę, nie wiem, pokazywałeś swoją desperację, w wielu przypadkach powodowałeś kłótnie i tak dalej, i teraz to widzisz, no to być może warto jednak się o tą osobę trochę postarać, ale jeśli tak nie było i to się stało niejako samo z siebie, no to wtedy lepiej taką osobę po prostu pozostawić, nawet jeżeli byliście ze sobą parę długich lat, bo być może jest to związane z tym, jaki charakter ma tamta osoba i jest po prostu bardziej podatna na jakieś pokusy. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie i dzisiaj mam dla ciebie kolejne pytanie. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Wyobraź sobie, że teraz jesteś mężczyzną, nawet jeżeli nie jesteś, to nic, wyobraź sobie, że jesteś już ze swoją kobietą, powiedzmy, 4 lata. Wszystko się do tej pory w miarę układało, przynajmniej przez te wcześniejsze lata, i postanowiłeś sobie, że oświadczysz się jej. A zaplanowałeś super wycieczkę, powiedzmy, do Paryża albo jakiekolwiek inne ciekawe miejsce, zabukowałeś wszystko, zapłaciłeś ze swojej kasy i chciałeś zrobić tej kobiecie niespodziankę, ale jakieś 3 tygodnie przed wyjazdem zobaczyłeś, że jednak coś jest nie tak, że twoja kobieta się od ciebie mocno odsunęła i już nie chce z tobą tak dużo czasu spędzać jak wcześniej, coraz częściej wychodzi z domu bez ciebie, coraz częściej spotyka się ze swoimi znajomymi, coraz rzadziej ma ochotę na pójście z tobą do łóżka i widzisz, że jest dużo gorzej. I teraz pytanie, czy w takiej sytuacji warto jest jednak pojechać do tego Paryża, czy tam w jakiekolwiek inne miejsce i się jej oświadczyć, czy nie? To jest moje pytanie na dzisiaj. Napiszcie mi proszę o tym w komentarzu, co wy byście zrobili. I oprócz tego zachęcam was do zadawania, do pisania, opisania swojej sytuacji, w jakiej jesteście. Być może znajdzie się ona w opisie kolejnego odcinka, co byś zrobił w takiej sytuacji. A na teraz to już wszystko. Widzimy się za 2 tygodnie tym razem, gdzie odpowiem na to pytanie. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Robert Markel.